W sobotę we Wrocławiu rozpocznie się 22. edycja wrocławskiego street basketu. W tym roku areną zawodów będzie Centrum Magnolia Park. Zawody będą rozgrywane na 4 boiskach przed galerią. Zawodnicy mogą liczyć na świetne warunki, a kibice będą mogli zobaczyć nie tylko ciekawe mecze, ale także na przykład konkurs wsadów. To wszystko przed Centrum Handlowym przy ulicy Legnickiej. Przed nami także spotkanie ze sportami otwartych Mistrzostw Wrocławia pod hasłem Mistrzostwa jeszcze bardziej otwarte. Początek w sobotę o 11 na Placu Solnym. Będzie można spróbować swoich sił w takich dyscyplinach jak bowling, squash, streetball, wspinaczka sportowa, tenis plażowy, stołowy, petanka, bubble soccer, szachy czy ultimate. Będą także pokazy, warsztaty i konkursy z nagrodami. Przed nami także finały w Dolnośląskiej Amatorskiej Lidze Koszykówki. To wszystko w nowoczesnej sali sportowej w Kiełczowie, która mieści się przy ulicy Szkolnej 3. Początek zawodów w sobotę o 11, o 18.30 finał Ekstraligi, a w przerwie o 15.40 także coś dla kibiców. Konkurs rzutów za 3.